Jo, witamy w kolejnym odcinku. Zaczynamy od grubej rury. Łatamy, jak widzicie, mamy tu potężną. Położymy ją na razie może. Ja ją tam wrzucę na dach. A ty będziesz mi ją tu przesuwał. Dobra. Ale w którym miejscu ją? Żeby nie przykryła eternity. Trzeba będzie chyba. Bo tu ten róg dowalimy. No to tu by trzeba ją położyć, nie? No tutaj, ta. Żeby. Przy tym. Żeby tam bardzo nie chodzić po tym starym eternicie, nie? Tak, tak, tak. Te puszki chyba trzeba będzie przestawić, bo nie założymy a tej drogi. Spróbujemy tak. Dobra, to ja ją nałożę, no. A ty wiesz tam z tyłu. Ty może by widłami ją pod... A po co? Nie? Nie. Tylko nastąpię tam z tyłu, narzuć ją, a ja tu będę nakładał. O! Czekaj. Dawaj, dobra. O, czekaj, powoli. O. Dobra, idzie. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Może widłami tymi? Nie, nie, suwaj, suwaj, suwaj. O. Idzie tam do góry. Dobrze będzie tam na tym. Do góry? Tam się kurde zawadziło. Czekaj, bo barki wysiadają. Może drabinę wziął, widły te długie. Tam widłami? I podciągnął, wiesz. Gdyby to wyszło poza... Poza obręb. Zaraz poczekaj, zobaczę co widły też wrócą. Dobra. Łatamy eternit, bo odleciał na starości. Trzeba poprzybijać. I tak, tak to wygląda. Pół stodółek. Dzisiaj pogoda idealna do roboty. I co? Działamy. O! To podniesiesz i... Spróbował. Spróbuję to podnieść już. No. Oho. Czekaj. Przeszła? Przeszło. Dobra, to czekaj, widłam ją narzucę na bok. Weź ją tutaj teraz. Jeszcze ją weź. O. Tak jak teraz. Jeszcze trochę do góry, żeby się może oparła cała na eternicie. Czekaj, ja ci pomogę. Jeszcze ją przesuniemy w górę. Jeszcze do góry, tak jest. O. Nie tutaj, żeby tak. Żeby bardzo nie było nacisku na tą. Na eternit. Tak. Jak jest? Idealnie. Dobra, poczekaj, ale... Czekaj, prawda. Ile tam fal? Raz, dwa... Trzy na pewno. Trzy fale. Albo cztery nawet. Tam. Dobra. Dobra. To idzie na górę. Tak jest. Dobra. No. Teraz zobaczymy. O kurczę. Leć. Dobra, poczekaj. Fala jedna idzie tak. Tu jedna pójdzie na... Tą stronę trzeba by ładować. Czekaj. Tam, tak, tak, o. Tak? Tak, o. Tak, odtawiasz teraz. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu trzeba by gdzieś ciąć. W tym miejscu. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, to trzeba ściąć, tak. Tak. Dobra, to przyjmiesz się tego. Metrówkę weź, może to jeszcze zmierzymy dokładnie. Dobrze. Dobra. Zmierzymy.
On połamało go już ze starości, nie? Czy jak? Co? Połamało go ze starości, czy wiatr go wyrwał? Wiatr go wyrwał. Aha. A konstrukcja potężna tu jest. Dobra, to tego. Dobra, to ja czekam tak to. Ja przyniosę metrę. Dobra. Potniemy. Masz butek. Goździki. Goździcie. Dobra, te gumki mamy? Są tam w środku. Aha, no dobra. To wszystko. Nie będziemy działać. Elegancko. Dobra, czekamy. Pyk, pyk. Wchodzimy na dach. No i zmierzymy sobie. Dokładnie. Jakie ładne widoki na okolice. Jak ładnie widać całą okolicę tutaj. Do końca belki będziemy bić, nie? Na równi z daszkiem. Ile to wychodzi? Tu trzeba nałożyć ten eterid na siebie. Tak, żeby go nałożyć. No. 63 cm i będzie idealnie, równo z dachem. Dobra. To dokąd będzie pokaz? No to na równi z dachem będzie, nie? Dobra. Wyrównamy z daszkiem i tak trzeba naciąć, żeby tu weszło w głąb i będzie. Dobra. To ta... O, chyba tak. Ale tam będziemy ciąć, także chyba będzie... Nie, bierzemy następny? Następny będzie, to bierzemy następny. Dobra, to idę. To schodzę. Co? Jest eternit tu to. Hop. Wolę powoli schodzić, bo te szczebelka takie, niektóre się wydają łagodne. Poczekaj. Dobra. Oprzemy tutaj. Będzie wygodniej ciąć. Tak. No tak, to będzie. Bo to będzie tak. Tę stronę. Widzisz, tak będzie. Nakładkę na tego robimy. I tak. Nakładkę 60. To tu, po tej fali, co? No tak można ciąć, no. 68. Trochę będzie wystawał wtedy. A to nic, no ale to 60. Tak jak teraz by było idealnie. Tak jak teraz? Tak jak teraz idzie, no. Po tym grzbiecie? Po tym grzbiecie, no. Dobra. Te 64 cm dobra. Wychodzi. Dobra. Chodź tutaj, bo tu nie dostanie mi maszyny. Dobra. Bierzemy. Dobra. Oprzemy, czekaj, przejdę. O deski? Co? O deski, no. Dobra. Okej. Okay. No to no, jak? No to tu ucięcie musi iść jak... Po tym. Da? No i elegancko. No. I ta część idzie do góry. Wiesz co, przesuniemy jeszcze z pół metra w bok tę drabinę, żebym miał lepszy tam dosięg. Na razie obrygo ten owiotę. Dobra. W tę stronę po prostu na te wie. O dwie dziurki jeszcze go weźmiemy. Co jest? Tak, i dobra, kala do góry. Czekaj. No jeszcze? O, tak jak teraz. I teraz. Idealnie. Dobra. Jak? Dobra, i tak dobra. Będzie idealnie. Leży idealnie. Dobra, to ja. Mamy tu podkładki i goździe. Tak. Dobra. Gwoździ? Raz, starczy. Bo tam musisz już przybić na blaszkę. Tak, wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest ile? Cztery, pięć gwoździ mamy. No jeszcze z dwa, żeby zapas był jeden. I wchodzimy. I wchodzimy. Dobra.
Gładki są. To schowam do kieszeni. By było wygodniej. O. Dobra. Nie wchodzimy. Czekaj, ja sobie go tak wezmę na rękę, żeby było mi wygodnie. O, żeby mi nie spadł. Trzymaj się. Dobra. Dobra, jak on miał być? Tak jak teraz? Tak jak teraz. Dobra. No, tak jak teraz. Tylko, że jeszcze go trzeba tu pod blachę cisnąć. Czekaj, młotek wyjmę. Kur, tak nie chcę wchodzić teraz. No wiem właśnie, czekaj. Nie, chodzi o to, że... O! Pod blachę nie chcę wejść, wiesz? Tak. Blachę byś po prostu przytulił. O! Teraz ta. Przytulimy. Przybijamy ją do deski. Czy ona? Obojętnie gdzie ją bierze, bo ją trochę ją przytrafi, ale nie przybija może. Co? Czekaj no. Tu mi gwóźdź wystaje. Nie przeszkadza. O. Belka idzie tu i tu. To zaznaczę gwoździem. Na tej wysokości. Tak. Na tej wysokości. Dobra. O, ja zasłonię jeszcze. O. Na tym. I na tym. Dobra. No i tak jak będzie. Można bić. Ja to wezmę. Wystaje tu belka jeszcze na tej wysokości? Wystaje. Dobra, to ładuję tutaj. No tu, o tu, dobra, w tym miejscu co bije. Żebyś go nie złamał. Obok, w tamtą stronę, do dachu. Do góry. O. Dobra. Dobra. Walimy na górze. Przez blachę teraz przebijemy. Spróbuj tam przez blachę. No, dobre są właśnie, idealne. Bo jakby były krótsze, to... To by nie dał rady. Tak jak teraz. Idealnie. Walimy tu. Tam jeszcze na tym. Na rogu. Podkładka. Minuta 8 i robota zrobiona. Opa. Thank you.
I gra. Na 6 gwoździ jest. Nawet to nie jest takie, że nie jest nawet w miarę zdrowe, no nie? Nie no, konstrukcja od środka, kurde. Jeszcze z 20 lat tu postoi. No, także to tego. A tutaj szkoda, bo to nie tego. Szczególnie, że tu na rogu ściany, nie? No i by zgniło. A to na momencie by zgniło. Uwaga, rzucam tam młotek. To by zgniło na momencie, dosłownie. Karola, tutaj. Już, czekaj, idziemy. Dobra. Tam gdzie ta deska jest, ale jak my tam wejdziemy, to... W którym miejscu? Tam gdzie ta deska jest, widzisz? No, w samym rogu tam? Nie, tutaj, tu. Ona tam jest pod parę miotym, a ona jest odspojona. Aha. O, tu, żeby ją przybić. No. Nie ma bardzo jak wejść tam. Może by drabinę wziął od babci i tam sięgnął? A nie, mogą się złamać te dyski już stare trochę. Nie złamie się. Nie złamie się? Jakby się tam zaparł, to... Tutaj byś tu, o tu byś pobił i tutaj, no to wiadomo, tutaj to jest blisko, ale tego. Tam, żeby, bo tak to... Damy radę. Jakoś powoli. Tylko żeby nie pękło pod dupą, to będzie dobrze. Dobra. Drabina to już hu. Ile ma lat? 20 ponad gdzieś, nie? Konstrukcja niezawodna. Ma bielata, wszędzie pajęczyny. Jutro i pojutrze mówią przymrozki. Jak tak na wysięgu bym stanął, może. Masz podział? Jeszcze sztuka powinna być w tej paczce. Jest jeszcze. Jak? No to jest to. Mam, no. Bo jeszcze jednego. No w sumie możesz dać tam. Oj, przepraszam. Już musiał mi trzymać drabinę tylko. Dobra. Trzymaj drabinę i zobaczymy. Za tu się wejdzie. Trzymaj mi na boki, żeby poleciała. Właśnie o to się boję. Że stoję tak na boku. To ta. Ta. Tutaj, tak? Na 100%. Trzymaj się tamtego. Trzymaj się dachu. Dobra. No i to jest ta. Tam będzie ciężko wbić. Kurwa. Nie mogę trafić. No. O. Idzie. Jak już idzie, to idzie. Dobra. Siedzi. No ta to już nic nie zrobi. Nie sięgnę tam. Tam to już nie sięgnie. Dobra, ta jest załatwiona. To tutaj to już jest, wiesz. Jak ten kaskader na tej drabinie. No, to już tutaj to... Ta róg? To? Jeszcze ten róg tutaj, nie? No. Weźmiemy ją. Poprawimy ten kamień i... Dobra, poprawimy ten kamień, a ja... Dobra.
Bajka. No. Nie będzie zawiewać. Dobra. Dobra. Jest. Tam trochę jeszcze się rusza. Tu jest jeszcze się rusza. No, daj mi jeszcze, bo to się poprzybija. Tu jest ruchoma. To jest dwa gwoździe, trzy. Tu jest ok. I dziękuję widzowie za oglądanie tego odcinka. Będziemy się widzieć w odcinku następnym z budowy wiaty i z przygotowania kombajnu do zimy. Także na razie i mam nadzieję, że się spodobał.